Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym wrócić do wcześniejszej mojej formuły, w której analizuję niektóre w mojej ocenie dość dyskusyjne tłumaczenia przykładu Nowego Świata, czyli Biblii Świadków Jehowy w Polsce z roku 2018, która jest przekładem z języka angielskiego Biblii amerykańskiej z roku 2013. I proszę Państwa, chciałbym pokazać, zadać pytanie, pobudzić do dyskusji, czy aby ten przekład, który, o którym mówię, przekład Świadków Jehowy, jest przekładem uczciwym. Proszę Państwa, chodzi mi o werset z Ewangelii Jana, rozdział 10, werset 28. Brzmi on, proszę Państwa, następująco. Ja daję im żywot. Znaczy, może zobaczmy, jak on brzmi w przekładzie Świadków Jehowy. Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata, Jana 10, 10:28. Daję im życie wieczne i na pewno nie zginą, ani nikt mi ich nie odbierze. Chodzi tu o owce, że jest pasterzem Pan Jezus i ma we władaniu swoje owce. Niby nic, wszystko w porządku, wszystko by się wydawało się zgadza. No tak nie do końca, bo jak porównamy sobie to z innymi tłumaczeniami, to jest chyba nieco inaczej, ale żeby uściślić, proszę Państwa, nie da się porównać przekładu Nowego Świata przez porównanie z innymi tłumaczeniami, bo każde tłumaczenie jest jakąś tam interpretacją tekstu greckiego. Trzeba odnieść to tłumaczenie do tekstu greckiego i dopiero później na tej płaszczyźnie można dokonywać jakichś rozumowych analiz, jakichś przemyśleń. Wtedy można stwierdzić, że faktycznie takie słówko to występuje bądź nie występuje, porównać i powiedzieć, tak, tutaj ono winno być lub nie, jego tu nie powinno być. I spróbujemy sobie to w prosty sposób sprawdzić i sami Państwo zobaczycie, że jest to banalne. Otworzyłem tutaj dużo tych przykładów Biblii. Jest między innymi, o jakiś błąd mi się tutaj wkradł, pojawiła mi się dwa razy Biblia Poznańska, nie wiem czemu. Spróbujemy to jeszcze raz modyfikować. Otwórz wszystkie zakładki w pionie. O, może tak. O, właśnie. Będzie trochę lepiej. I proszę Państwa, zobaczmy, jak ten werset jest przetłumaczony w innych Bibliach. Przepraszam najmocniej. Biblia Tysiąclecia. A ja daję im życie wieczne, nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Biblia Poznańska. Ja daję im życie wieczne i one nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Przekład Nowego Świata z roku, proszę Państwa, 97. Uwaga. I ja jest. Daję im życie wieczne, a one na pewno nie zostaną zgładzone i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. No ale już w najlepszym, najdokładniejszym, najświeższym, opartym na nowoczesnym i aktualnym słownictwie, przekładzie jest napisane: daję im życie wieczne i na pewno nie zginą, ani nikt mi ich nie odbierze. Widzicie Państwo, jest różnica jednak, prawda? Daję to nie jest to samo co... A jeszcze sobie otworzymy przekład, proszę Państwa, angielski. Zobaczymy, jak to jest w przekładzie angielskim. Tak mi się teraz nasunęło. John 10, 28. Też tak samo, I give, prawda? I give. Jest przetłumaczony przynajmniej z angielskiego poprawnie. Przynajmniej z angielskiego. Ale tylko z angielskiego, proszę Państwa, bo zaraz zobaczymy, że w Grece jest całkiem inaczej. Tak jak w większości, we wszystkich przykładach w języku polskim na pewno. I nie tylko w języku polskim. No więc patrzymy, proszę Państwa. Najpierw otwórzmy sobie przykład Świadków Jehowy. Interlinearny, jedyny jaki mają. Zobaczmy. Proszę bardzo, to jest przykład słowo. 10:28. Patrzymy. And I am giving to. Prawda? Nie chcę być inaczej. I ja jestem tym, kto daje, dającym. Prawda? Tak? Ja daję. Nie daję, tylko ja daję. Niby to samo, nie to samo. Mamy przykład. Mamy tutaj źródło greckie. Zobaczmy, co jest w Nestlalandzie, czyli w źródle, które podobnież jest źródłem też przekładu
nowego świata u siatków Jehowy. UBS, najpierw UBS5, też jest on źródłem podobno. Mamy to słówko. I od razu porównajmy sobie z przykładem interlinearnym księdza Popowskiego. To jest ten przykład, Państwu pokażę. Zachęcam do nabycia tego przykładu. Jedyny polski przykład interlinearny, słowo w słowo tłumaczący z języka greckiego na polski, mający oznaczenia kodów Stronga i Popowskiego. Zaraz pokażę, o co chodzi. I tutaj mamy, jak sobie powiększymy, przepraszam, zesłało mi jakoś zdjęć, niestety robiłem je teraz na kolanie przy słabym oświetleniu. O, tu widzicie Państwo, to jest to według Jana 10:28, tutaj. I ja daję im życie wieczne i nie zginą na wiek i nie porwie ktoś ich z ręki mej. Słowo klucz tutaj, i ja. Kago, czekaj go, jak to czytać, nie wiem. G2504 oznaczenie kodu Stronga i P2493 oznaczenie kodu Popowskiego. Tutaj jest cała tabela kodów gramatycznych. By było potrzeba ona sprawdzić, co to jest za wyraz. Ale dla nas najbardziej istotne jest to, że ma on oznaczenie swoje. I zobaczmy, jakie oznaczenie ma w kodach, w słowniku Stronga. To jest słownik Stronga, który też Państwu pokażę, jak on wygląda w wydaniu Vocatio. Proszę zobaczyć. Też fajna pozycja. Każdy może sprawdzić każde słówko, jakie ono ma znaczenie. Porównać sobie, otworzyć i mieć pewność, że to jest to słówko, o którym mówimy w Grece. Że takie jest. I zobaczmy, co my tu mamy. G205. Zobaczmy. Tu oznaczenie. G2504. G2504. Kago. Spójnik. I ja. Ja również, ja także, podobnie i ja, tak też i ja, nawet ja i to ja sam. I występowanie tych słówek, słów w danej lokalizacji jest i oczywiście nasz Jan. Jan 10:28 i także 38. Także proszę Państwa, no jest i znaczenie jest takie, jakie ma być. Ale jeszcze sprawdźmy sobie jedną ważną pozycję. Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu księdza profesora Popowskiego, nieżyjącego, już wybitnego polskiego biblisty. I zobaczmy, jak tutaj to jest przetłumaczone. Tu z kolei kierujemy się kodem Popowskiego. Tutaj przy każdym słówku jest kod Popowskiego P2493 i mamy tutaj właśnie to oznaczenie P2493 tutaj. O, i ja, a ja. I tu pierwsze znaczenie, i ja, a ja, łączne, przeciwstawne, niekiedy z lekko wyczuwanym sensem wynikowym. A ja równa się to też ja, to ja i ja lub porównawczym jak i ja. I tu mamy przykłady w takiej znaczeniowości, gdzie w takim znaczeniu to zostało użyte. To tłumaczy biblista, osoba znająca grekę w stopniu na pewno wystarczającym, żeby napisać słownik. Jana 10:28 jest? Jest. Więc nie ma żadnych wątpliwości, chodzi o to słówko. Czyli, proszę Państwa, co z tego wynika? Jak Państwo myślicie? Ja już często Państwu pokazywałem, że przykład Nowego Świata jest tak specyficznie przetłumaczony na język polski. Zawiera tyle błędów i manipulacji w swojej treści, że osoby, które powiedzmy są w stanie wyzwolić się z jakby władania ich umysłu przez ciało kierownicze i to, co mówi tak zwany niewolnik, na pewno znajdą w innych Bibliach właściwe tłumaczenie. Jak sprawdzić, czy tłumaczenie jest właściwe? Ano tak jak Państwu mówiłem na samym początku, nie chodzi o sprawdzanie tego, czy w innych Bibliach jest tak samo, tak po prostu, tylko chodzi o sprawdzenie tego, jak jest w tekście greckim i dopiero wtedy porównanie na tej płaszczyźnie z innymi Bibliami. Macie Państwo dostępny przekład interlinearny w internecie. Ja mam go w wersji papierowej, jest o wiele lepszy, bo w tekście widać też w prawej szpalcie
tekst przetłumaczony na język angielski. Zachęcam do, tak czy inaczej, jeśli Państwo nie macie możliwości, zachęcam do sprawdzania tego, co jest właśnie tutaj na stronie Świadków Jehowy, bo jest to jedyny wiarygodny dla bardzo ortodoksyjnych Świadków Jehowy dokument, jedyny przekład grecki, który jakby jest dla nich wiarygodny. Bo akurat... A, jeszcze Państwu pokażę jeden przykład, bo bym zapomniał. Mam tutaj jeszcze jeden przykład interlinarny. To jest grecki, grecko-angielski przykład interlinarny wydawnictwa ESV, amerykański, który też nabyłem drogą kupna akurat na niemieckim Amazonie. W Polsce jest nieosiągalny. I tutaj zobaczmy, jak też w tym przykładzie interlinarnym jest przetłumaczone. Jan 10:28, co tu jest? And I, prawda? Jest and I give. Czyż to nie jest tak samo, jak tutaj mamy? O, zobaczmy tutaj. 10:28. And I am giving to, prawda? I tutaj tu tłumaczenie na angielski I give them eternal life. Ja daję. Proszę Państwa, no ja daję. No nie ma opcji. Nie ma opcji, nie da się tego inaczej. To słówko znika w polskim przekładzie. I w angielskim też bezpośrednim. Żeby czasem ktoś nie pomyślał, że to Pan Jezus własną mocą daje życie wieczne. No jak może dawać życie wieczne sam Pan Jezus, który jest aniołem, prawda? Według Świadków Jehowy. Anioł, stworzenie, prawda? No jak może dawać życie? Także, proszę Państwa, no co można jeszcze powiedzieć na ten temat? Wystarczy troszkę pomyśleć, wystarczy uwolnić umysł i zdać sobie sprawę, czy przejrzeć też inne filmy, które Państwu prezentowałem, inne na moim kanale też, szczególnie te pod tytułem Analiza Krytyczna, to tam właśnie podaję w oparciu o te źródła, które Państwu teraz pokazałem. To, proszę Państwa, co pokazuję, jest rzeczą bardzo prostą, wręcz banalną. Każdy może sam to zrobić. Wystarczy tylko otworzyć umysł, wystarczy pomyśleć i dać sobie sprawę, że jesteście Państwo przeraźliwie manipulowani. W waszej organizacji po prostu albo coś jest w Biblii, albo czegoś nie ma. Albo coś jest napisane, albo nie jest napisane. O dziwo, tylko w przekładzie Nowego Świata jest tak, jak jest w przekładzie Nowego Świata, w tym najnowszym 2018. A on jest dla Was wiążący. I jeżeli Państwo będziecie twierdzić, że tak nie jest, to kłamiecie. Bo tylko przekładu z roku 2018 używacie na zebraniach zborowych, na głoszeniu, na tabletach, na komórkach, gdyż uważacie go za jedyny, najlepszy i najbardziej wiarygodny. Także proszę Państwa, zachęcam do samodzielnych analiz, do tego, żeby mieć odwagę, żeby samemu zacząć sprawdzać. I zapraszam do moich kolejnych filmów. Bardzo dziękuję i do widzenia.